czy ta normalność w szpitalach, w ochronie zdrowia już wróciła w 2021 roku? No nie, nie wróciła jeszcze, niestety. Musimy utrzymywać oddziały tak zwane covidowe, gdyż no, decyzją rządu właściwie we wszystkich szpitalach powstały takie oddziały i stąd no, jest to naruszenie jakby normalnej pracy szpitali, jest to pewna komplikacja. Duża? No, również oczywiście duża, ponieważ to wymaga ciągłej czujności, żeby ten wirus nie przedostał się na wszystkie oddziały. To jest, o ile personel, no niestety w dużej mierze przechorował, bo w szpitalu, w którym pracuje ponad 1/3 personelu już chorowała na COVID-19. No są szczepionki, które powoli dają nam odporność, więc to bardzo dobrze i personel będzie, sądzę, w lutym w miarę bezpieczny. Oczywiście ta akcja szczepienia powinna objąć moim zdaniem wszystkich pracowników szpitali, no ale miejmy nadzieję, że to wyszczepienie będzie duże. A nie obejmuje wszystkich? No nie wszystkich, tak 60% personelu, który się szczepi, to jest dobry wynik. I, no ale dodając tych, którzy przechorowali, miejmy nadzieję, że częściowo się nie pokrywają te osoby, no to da dosyć dużą odporność personelu. Więc no to raz, że personel będzie bezpieczniejszy, nie będzie tylu zwolnień, tylu absencji. Dwa, że no i też zagrożenia no, życia i zdrowia. Dwa, że no nie będą też pacjenci zagrożeni przez personel.